Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Już zaczynamy dzisiejszą audycję w studio gospodarz programu Leszek Wspaniały. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. I jeszcze w studio w Lubinie Iwona Mierzwiak. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witam. No i czekamy na was, drodzy słuchacze. Najbliższe 30 minut jest dla was w temacie dla reportera. Jeśli chodzi o co właśnie. Przystanek autobusowy na osiedlu Brzostów w pobliżu cmentarza, uszkodzona ławka i ewentualna prośba o dostawienie nowych siedzisk. Sprawa zgłoszona. Jeśli chodzi o sprawę potencjalnych autobusów komunikacji miejskiej z Głogowa do Serbów i z Serbów do Głogowa, tutaj, tak jak wspominałem wczoraj, kwestia partycypacji w kosztach gminy wiejskiej Głogów, być może będzie to poddane pod rozwagę i jakieś testowe kursy będą w tym temacie robione, ale tu decyzji ostatecznej jeszcze ze strony samorządu nie ma. Zgłosiliśmy też prośbę z obrońców pokoju 15, czy będzie możliwość postawienia boksu śmietnikowego. Wyjaśniła się sprawa z DPS-u. Dzięki interwencji pana wicestarosty Głogowskiego udało się sytuację rozwiązać i osoba, która do nas dzwoniła dwa dni z rzędu, z tego co wiemy, tą przesyłkę bądź lada dzień nie dostanie, bądź już ma w swoich rękach. Tak więc tą sytuację udało się rozwiązać i czekamy też na odpowiedź, co dalej ze schodami na targowisku przy ulicy Saturna, czy doczekają się jakiegoś remontu, tudzież poprawy. Na odpowiedź czekamy. Na tematy nowe od was dzisiaj, bądź przypominajki, bądź też kwiaty i motyle, czekamy właśnie w temacie dla reportera przy środzie. 726 114 114, zapraszamy serdecznie, dzwońcie śmiało, czekamy z Iwoną i z Kasią na wasze telefony i zgłoszenia. 726 114 114, dzwońcie drodzy słuchacze, zapraszamy, zachęcamy. Do 9:45 jesteśmy przy telefonie, no i jesteśmy ciekawi nowych waszych tematów, tematów, które waszym zdaniem wymagają interwencji dziennikarzy Radia Elka. No i jestem ciekawa też, czy kwiaty i motyle dzisiaj się pojawią. To wszystko zależy od was. No przed samą audycją już zaczął dzwonić nasz telefon, ale ktoś tak delikatnie się pospieszył, a teraz cisza. No czekamy, 726 114 114. No i chyba zanim się doczekamy, to zaproponujemy chwilę muzyki. O nie, właśnie już ktoś do nas dzwoni. No to w takim razie odbieramy pierwszy telefon w dzisiejszej audycji. Dzień dobry. Słuchamy. Dzień dobry. Ja sprawię kosze na śmieci koło TBS-u na Książąt Oleśnickich. Tak. Ja gdzieś tak z miesiąc czasu temu, może 3 tygodnie temu dzwoniłem do was. Pamiętam. Zgłaszaliśmy to zaraz po audycji. Zgłaszaliśmy to zaraz po audycji, no i z tego co pamiętam, to miała być jakaś interwencja w tej kwestii. No nic nie ma, zabrali ten jeden kosz z 3 tygodnie temu może zabrali ten jeden kosz i dalej nie ma tych koszy na śmieci. Mhm. No to się przypomnimy w takim razie, dziękujemy ślicznie. Dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie, do usłyszenia. No, będzie trzeba się w mieście przypomnieć i poprosić o dostawienie koszy na śmieci właśnie w tym miejscu. 726 114 114, 9:20 na zegarkach, tak więc jeszcze spokojnie 25 minut na telefonowanie do nas. My czekamy z długopisami w dłoniach i czekamy na wasze właśnie nowe tematy, bądź też tak jak w tym przypadku przypominajki, bo tych koszy na śmieci w dalszym ciągu tam nie ma. 726 114 114, 19 minut po 9, a my czekamy na kolejne telefony. Dzwońcie, drodzy słuchacze, do 9:45 trwa temat dla reportera. No to teraz już chyba wrócimy do muzyki, ale cały czas jesteśmy przy telefonie i czekamy na wasze zgłoszenia. Proszę panią, gorąca prośba, tyle się razy mówi, tu nabudowanych w tym parku, to co ma być uruchomione, jak to się to nazywa, ja nie wiem. Stężnia. O, stężna. Tam nic nie robi, panie. Nie ma nikogo, ogrodzili jakimiś taśmami. Do końca sierpnia ma być gotowe. Ludzie się denerwują, syniozy, my tam siedzimy, oglądamy to. Nie ma nikogo, żywego ducha.
Bardzo bym prosił Panie, żeby to jakoś to ruszyć. Kiedy to będzie zrobione? Na jesień? Ostatnio Leszek mówił Panu, do kiedy jest termin otwarcia tej inwestycji. Tak, dokładnie. Dziękujemy jeszcze za ten telefon. Ja już ostatnio wspominałem, że do końca sierpnia wykonawca ma czas, aby to miejsce oddać do użytkowania. Tak więc dzisiaj mamy 10, tak więc jeszcze chwila cierpliwości i tężnia będzie oddana do użytku. No i czekamy na uruchomienie. No, wiadomo, mieszkańcy czekają, ale są pewne procedury, przez które chyba się przeskoczyć po prostu nie da. Nie wiem, może jakieś testowanie tych urządzeń i tak dalej, nie wiem. No generalnie jest do końca sierpnia i taką mamy odpowiedź, no. Troszkę może, cierpliwości. Może uda się wcześniej, ale no jest termin, więc trzymajmy kciuki, że do tego końca sierpnia to się uda uruchomić. Dokładnie. A jak już będzie 1 września, to słuchacz da nam znać, czy dotrzymano termin, czy nie. 726 114 114. Czekamy na wasze kolejne telefony. 22 minuty mamy po godzinie 9 do 9.45. W temacie dla reportera jesteśmy. Lubin, Polkowice, Głogów i jeszcze inne miejscowości w naszym regionie. Czekamy, zapraszamy. No i może kwiaty i motyle jednak w dzisiejszej audycji się pojawią. To się okaże. 726 114 114. Dzień dobry, witamy. Słuchamy. Dzień dobry. Przypomnę, ja dzwonię w takiej sprawie. Chodzi mi, bo tu od razu stała zatruta, nie wiem, żebyście to nagłośnili. Tak, już pisaliśmy o tym przed kilkoma dniami, byliśmy też na miejscu, widzieliśmy śnięte ryby. Fala mezytylenu, tak? Jak się pomyliłem w nazwie, to mnie sprostujcie, ale idzie niestety z górnej części Odry i z tego, co już wiem, dopłynęło do Lubuskiego, niestety. Tak więc nie wygląda to za ciekawie. Służby ochrony środowiska badają sytuację i próbują sprawdzać, skąd to, mówiąc wprost, chemiczne dziadostwo dostało się do Odry. Temat znamy i trzymamy rękę na pulsie. No właśnie, bo to nie wiadomo, czy ochrona środowiska zapowiadomiła prokuraturę, proszę pana. Bo to co roku to się dzieje, kurde. No, jeśli już, to na pewno w wyższych częściach Odry, bo to gdzieś z góry płynie, to pewnie tam, a na dziesiątkach kilometrów jest już Odra na tyle skażona, że po prostu śnięte ryby wypływają niestety. I to w moim artykule też o tym jeden z wędkarzy nas poinformował. Udaliśmy się na miejsce, no i widok jest naprawdę przerażający niestety. No straszny widok, proszę pana. Żygowa boli. Tak, to prawda. Zobaczymy, jaki będzie rozwój wypadków, natomiast no, sytuacja jest nieciekawa, na pewno. Dziękujemy ślicznie. No dziękuję. Pozdrawiamy serdecznie, do usłyszenia. 726-114-114, temat dla reportera trwa. Aż wrócę za chwileczkę do tej informacji, ale teraz mamy kolejny telefon, tak Kasiu? Tak, dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Proszę pani, ja dzwonię w sprawie śmietników przy ulicy Poczdamskiej 1. Stoją bezpośrednio na ulicy. Tam sobie ktoś zrobił takie dzikie składowisko. W tej chwili jest postawione, drzwi są jakieś rozebrane, postawione, śmieci w wyworku. I to przy samej kosze stoją na ulicy, a to między chodnikiem a ulicą właśnie to składowisko śmieci. I to tak przy samych oknach ZGM-u, jakoś nikt nie widzi tego problemu. Przecież mają tyle miejsca, podwórko jest ładne, można te pojemniki postawić, a to na ulicy bezpośrednio. Nikt tam nie sprząta tego. W tej chwili jest bałagan. A to są pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, tak? Tam stoją i ktoś postawił gabaryty przy tym? To jest Poczdamska 1. Okej. Okay. Dziękujemy można za zgłoszenie. Można przecież wygospodarować inne miejsce i postawić gdzie indziej. A wie pani, z tymi innymi miejscami jest różnie, bo może to jest tak postawione, aby było dalej po prostu od budynku mieszkalnego i nie śmierdziało po prostu w mieszkaniach. To nie pierwszy taki przypadek. To jest właśnie przy samym budynku i przy samych prawie oknach ZGM-u. Z tego co wiem, to jest to przy parkingu, chyba że o innym miejscu mówimy. No ale przejada się, zobaczę, jak sytuacja wygląda. To bezpośrednio na samej ulicy stoi. No to jak na ulicy, to nie przy budynku. Na ulicy. No właśnie. Pośrednio na ulicy. Poczdamska 1. Przejadę się, zobaczę. Tak. Dziękujemy ślicznie. Dobrze. No, dziękuję. Pozdrawiamy. Do usłyszenia. Kojarzę to miejsce, będzie trzeba się przejechać, zobaczyć. No z całą pewnością gabarytów nie wystawiamy przy miejscu, gdzie jest selekcja na szkło, papier i plastik. Chyba że akurat, nie wiem, może w tym budynku jest to miejsce, że akurat w tym dniu zbierają i tam wystawiają mieszkańcy. Ciężko mi jest powiedzieć. Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy. Chciałem
Chciałem się zapytać, czy z Polkowic też państwo przyjmują zgłoszenia? Jak najbardziej, oczywiście, słuchamy. No bo mam taką sprawę, że tak obserwuję co roku. I co roku drzewka, krzewy, wszystko usycha i co roku jest dosadzane. A czy nie można by było tego podlewać po prostu? Biorąc pod uwagę, jaką mamy suszę w tym roku, to myślę, że... A w których miejscach zauważył pan tą uschniętą roślinność w Polkowicach? Proszę pana, na przykład na osiedlu Polanka. Mhm. Takie piękne lipy były, wszystko ładnie zadbane. No i co z tego, jak to wszystko wysycha? Czy to taki wielki problem raz w tygodniu jakiś baniak wody wziąć, przejechać i tam troszeczkę tej wody po pół wiaderka? Mhm. Przecież to jest tak samo koszt co roku, wyrywanie i na nowo zasadzanie tego. No to przecież to jest rok w rok to samo się dzieje. To po co sadzić w ogóle? No to... Dobrze, to dziękuję. To się mija chyba z celem w ogóle. Za chwileczkę panu damy odpowiedź. Dziękujemy ślicznie za ten telefon. A Iwona Mierzwiak zajmowała się tym tematem. Zresztą na miedziowe.pl artykuł z 8 sierpnia. Usychają kwiaty, krzewy i nasadzenia. Polkowice walczą z suszą hydrologiczną. Ty, Iwona, zajmowała się tym tematem. Tak, rzeczywiście tak było. Dostaliśmy dosyć obszerną wypowiedź w tej sprawie. Tam chodziło m.in. o park przy ulicy Dąbrowskiego, że niedawno przyszedł rewitalizację i pod koniec czerwca został oddany do użytku, ale rzeczywiście tam jest, są te suche niektóre rośliny, byliny i tak dalej. Niestety prognoza pogody i na sierpień nie napawa optymizmem. No a polkowicki samorząd twierdzi, że robi wszystko, by ratować miejską zieleń i przygotowywać się na drastyczne zmiany klimatu, które skutki odczuwają niemal wszystkie samorządy w Polsce. Są podlewane, jest podlewana zieleń przynajmniej 2 razy w tygodniu. O tym wszystkim piszemy na naszym portalu miedziowe.pl. Zachęcam do wejścia na tego newsa. Zachęcamy do lektury. Iwona, dziękuję ci ślicznie za tą odpowiedź. Zresztą z suszą borykają się nie tylko Polkowice, ale Głogów, Lubin, Legnica, inne miasta. No, a też z drugiej strony patrzmy, że drożyzna wszędzie. Samorządy też muszą zaciskać pasa, a no, akurat w przypadku wody to niespecjalnie jest jak oszczędzać, ponieważ no, tą roślinność, szczególnie młodą, świeżo posadzoną, trzeba podlewać. No i też dbać o to. 726-114-114, temat dla reportera trwa. Teraz zrobimy króciutką przerwę reklamową, po niej wrócimy i będziemy odbierać wasze kolejne telefony. Już jesteśmy w drugiej części audycji. Leszek Wspaniały w studio i Iwona Mierzwiak w studio w Lubinie. I czekamy do 9.45 na kolejne telefony. Tak, 726-114-114. A jeśli nie macie planów na dzisiejsze popołudnie, ale o tym za chwilę, bo mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie słuchałem państwa od początku. Nie wiem, czy ktoś już o tym nie mówił. Ale jeżeli nie, to chciałbym kwiaty motyle dla ekip, które już włączyły ciepłą wodę na Koperniku. Wcześniej chyba 3-4 dni. Czyli wcześniej się uporali ze wszystkim i jest już ciepła woda. Tak jest. No, w związku z tym bym prosił kwiaty motyle. No to skoro szybciej to zrobili, no to bardzo proszę. Dla tych firm. Dziękujemy ślicznie i dedykujemy. Dziękujemy i odbieramy już kolejny telefon w dzisiejszej audycji. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy. Proszę panią, ja już dawno, dawno temu zgłaszałam stojaki przy cmentarzu na Brzostowie. Do tej pory ich nie ma. Mówimy o stojakach na rowery? Tak, na rowery. Przypomnijmy się w takim razie. No, nic do tej pory nie zrobione, a ja już naprawdę bardzo dawno to zgłaszałam. Stojaki na rowery na Brzostowie. Tak. Okej. Okay. Zapisane, zapytamy na jakim to jest etapie. Dziękujemy ślicznie. Dziękuję, miłego dnia życzę. Również miłego, do usłyszenia. Startuj Pozdrowie to kolejna odsłona wakacyjnych działań Jurka Górskiego i przyjaciół. Zapraszamy dziś od godziny 16 do 19 na osiedle Piastów Śląskich, Plac Zabaw Piasta Kołodzieja i Leszka Białego. Tam wszystko za darmo. Pobawicie się całymi rodzinami, a teraz posłuchamy kolejnego słuchacza.
Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię z Kopernika. I pan to na ulicy Polo, jak jest Polo, tam są krzaki i drzewa. Przy wjeździe na Koperniku. Mhm. Przy wjeździe tam było chyba, trzeba było troszeczkę może przyciąć, bo jak bardzo ciężko i źle się wyjechać. Na Perseusza, tak? Tak, tak. Okej, zanotowane, zgłosimy. Dziękuję. Dziękujemy, do usłyszenia. Ścianka wspinaczkowa, tory przeszkód, triatlon na sucho, pięcioboja, wszystko pod hasłem startu, po zdrowie, mamo, tato chce być zdrowy, czyli nie tylko najmłodsi się ruszają, ale też ruszają się rodzice, co pokazały wcześniejsze zabawy na bulwarze i na osiedlu Kopernika, a teraz posłuchamy kolejnego słuchacza. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tak sobie pomyślałam, że przed chwilą ktoś zadzwonił, że na Koperniku jest woda ciepła, a na Piastowie tak samo jest i podwójne... Nagroda dla firmy. No to dziękujemy. Dziękuję bardzo. Serdecznie pozdrawiamy. No dobre wieści, że już coraz więcej miejsc, gdzie ta ciepła woda jest, to zawsze taka ulga wielka. Tak, nie trzeba w tej porze, kiedy są grzać do mycia albo do mycia głowy na przykład. Tak. No kwiaty i motyle już emitowaliśmy, to już nie będziemy powielać. Tak, dokładnie. Ale dziękujemy to na pewno i cieszymy się, że już coraz więcej miejsc, gdzie sytuacja wraca do normy. Dokładnie. 726-114-114. Jeśli już jesteśmy przy dzisiejszym popołudniu, to też emocje piłkarskie, drugoligowe w Polkowicach. O tym już też mówi trener Szymon Szydełko. Lider Górnik podejmie Pogoń Siedlce o 18 na Kopalnianej. Teraz posłuchamy kolejnego słuchacza. Dzień dobry. Słuchamy. Dzień dobry Państwu. Ja troszeczkę w takiej nietypowej sprawie. Czy w naszym Głogowie są ludzie władni temu, aby lekarze z Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmowali troszeczkę inaczej pacjenta. Nie mówię tutaj o wszystkich lekarzach, ale no coraz częściej słyszy się właśnie narzekania, że jest to 5 minut i wychodź, czego ja sama doświadczyłam ostatnio, będąc u lekarza neurologa. Na dzień dobry usłyszałam od pani doktor, ja mam 10 minut na pacjenta. Byłam dosłownie w szoku. Kiedy jestem jeszcze z innymi schorzeniami i lekarze od innych schorzeń mi mówią, że za każdym razem mam informować innego lekarza o moich schorzeniach, ja nie mogłam powiedzieć słowa, a już w ogóle przedstawić jakiejkolwiek dokumentacji o innym leczeniu nie było mowy. No, proszę Państwa, my w końcu płacimy składki. Leczę się u dwóch lekarzy w Lesznie i to jest tak kolosalna różnica, gdzie nikt z nas nie lubi chodzić do lekarzy, nikt z nas nie lubi być w szpitalu. Ja powiem głośno i dlatego dzwonię, że ja mimo chorób jadę tam naprawdę do lekarzy z przyjemnością. Oni mi wytłumaczą, oni mi powiedzą, ja tam niczego nie muszę szukać. Tu na dzień dobry słyszę, gdzie jestem pierwszy raz u lekarza. On ma mnie za 10 minut zdiagnozować. No oczywiście pomijam fakt, że ja nie mogę nic powiedzieć. Czy są ludzie władni w naszym mieście, żeby po prostu... To w takiej sytuacji, proszę pani, proszę dać nam chwileczkę. W takiej sytuacji należałoby złożyć skargę do dyrekcji danej placówki, ewentualnie skargę do NFZ-u, jeśli czuje się pani pokrzywdzona podczas takiej wizyty. To znaczy, wie pani, panie redaktor, pokrzywdzona, ja sobie znajdę sposób, że trafię gdzie indziej, ale się słyszę od coraz więcej osób, że po prostu tak się dzieje w naszych przychodniach. No ja uważam, że no nie powinno tak być, bo... Dlatego trzeba takie rzeczy zgłaszać do dyrekcji danej placówki, żeby dyrektor taką sytuację naprawił. Bo to jeśli nic sami z tym nie będziemy robić, to tak będzie cały czas, po prostu. A jeszcze pytanko mam do pani. Jeśli chodzi o wizytę Głogów, Aleśno, to w obu przypadkach pani była na skierowanie, czy na przykład tu prywatnie i tu prywatnie, albo tu skierowanie, a tu... Na skierowaniu. Mhm. Na skierowaniu, panie redaktorze. Czyli w obu przypadkach na NFZ. Dokładnie. I tam można inaczej, począwszy od pielęgniarek w Lesznie, skończywszy na lekarzach, nawet ordynatorach. No tu byłam zszokowana. Powiem Państwu, że wyszłam zszokowana i tylko poprosiłam, proszę mi wypisać to skierowanie na tomograf, bo taki potrzebuję, no bo więcej, pani doktor nie pozwoliła mi powiedzieć kompletnie nic, a powinnam.
No to w takim razie jak najbardiej trzeba takie coś zgłosić po prostu do dyrekcji szpitala, oczywiście. Skoro w innych miejscach można nie wiem jak to nawet określić, ale w taki normalny, swobodny sposób przyjąć pacjenta, to pewnie w innych placówkach też powinno się dać. Więc bardzo dziękujemy za telefon, no i proponujemy zgłaszać takie sytuacje po prostu do dyrekcji. Może po prostu szefostwo nie wie, że tak jest. No właśnie, a jak nie wie, no to nic z tym fantem nie zrobi. Dokładnie. Serdecznie pozdrawiamy i zdrowia życzymy. 726-114-114, temat dla reportera trwa. Ostatnie 5 minut środowego wydania naszej audycji, w której na żywo możecie z nami porozmawiać, podyskutować, zgłosić sprawy, które was, tak jak przed chwilą słyszeliśmy, poirytowały, zaskoczyły, czy po prostu zdenerwowały. Z niektórymi sprawami właśnie można się, że tak powiem, oddolnie udać do szefostwa danej placówki i próbować zainterweniować. 726-114-114 i ktoś właśnie korzysta z tego numeru telefonu. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Proszę pana, ja dzwonię w sprawie takiego problemu istniejącego na cmentarzu przy Brzostowie. Tak. Od strony pól, jak się idzie, jest tam ujęcie wody. Ta woda od jakiegoś czasu leci ciurkiem. Mówi się o braku wody, a tam po prostu ona leci sobie ciurkiem. To ujęcie wody jest na samym cmentarzu czy obok? Na samym cmentarzu od strony pól, jak się jedzie. Mamy po lewej stronie pola, Kopernik tam widać i tam jest to jedyne takie ujęcie. I To jest gdzieś w pobliżu kaplicy? No, gdzieś od 2 tygodni. No dobrym ciurkiem ta woda leci. Ale gdzieś w pobliżu kaplicy? Tutaj tak systematyzując? Od kaplicy, za kaplicą. Mhm. Jest tam, ja nie wiem jaka to jest kwatera, jak się idzie w stronę kwatery 24 i od strony pól. Mhm. Stronę 24, od strony pól. Dobrze, no to zgłosimy tą sytuację. I od kiedy pani to zauważyła? 2 tygodnie już? Nie. Okej, dobrze. To zgłosimy w takim razie. No faktycznie, biorąc pod uwagę aktualne problemy z suszą, to niedobrze, że ta woda tam cały czas leci. 726-114-114, temat dla reportera. Ostatnie 3 minuty. Dzwońcie, drodzy słuchacze. My czekamy na wasze telefony, żeby je zanotować i potem, że tak powiem, uruchomić kolejne linki do tego, aby sprawy poprawić. Tak jak chociażby Brzostów zapytamy, czy jest szansa, aby tam postawić stojaki na rowery. No i poprosimy też o interwencję z tą ciągle lecącą wodą w kierunku kwatery numer 24 od strony pól właśnie na Brzostowie. Wspominałem o tym, że dzisiaj po południu rekreacyjnie na osiedlu Piastów Śląskich w Głogowie, piłkarski mecz w Polkowicach, ale też i w Lubinie, bo rezerwy Zagłębia grają z rezerwy Lecha Poznań, ten mecz o 17:00, w Polkowicach o godzinie 18:00. No a też dziewczyny lubiące tańczyć zapraszamy na casting do zespołu Cheerleaders Głogów w Fit Arenie na Gwiaździstej o 17:00 casting. Trzeba mieć ukończone 16 lat, być dyspozycyjnym w weekendy, no i też kochać tańczyć po prostu. I jeszcze odbierzemy kolejny telefon w dzisiejszej audycji. Dzień dobry, witamy. Halo, dzień dobry. Słuchamy. Halo, czy ktoś po drugiej stronie jest? Chyba nie. Jakieś kłopoty na linii? To poprosimy jeszcze raz wybrać numer. Może za drugim razem się uda, biorąc pod uwagę, że to już końcówka tematu dla reportera, tak więc spieszcie się. No i proszę, może teraz się uda. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Słuchamy. Halo, dzień dobry. Tak, słuchamy. Ja chciałbym poprosić Totyń Motyle, 2 pracowników WPS wcześniej nam włączyli, wcześniej nam udostępnili ciepłą wodę. Tak, a gdzie pan już ma tą ciepłą wodę? A ciepła woda jest już tutaj na budowlanych. O, Czyli mamy Kopernik budowlanych, tak Piastów słyszymy, Śląskich, tak więc chyba w całym Głogowie już jest chyba. To dziękujemy za ten... Pozdrawiamy serdecznie. Kwiaty i motyle przesłać. Tak, dziękujemy, już graliśmy. Już graliśmy kwiaty i motyle, tak już więc były wysłane. Trzykrotnie dla jednego przedsiębiorstwa wysyłać ich nie będziemy, ale ukłony składamy oczywiście, że szybciej się wyrobili z czasem i już nie trzeba grzać wody w garnkach, żeby, nie wiem, umyć naczynia czy umyć włosy. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja nawiązuję do pani, która dzwoniła w sprawie lekarzy tutaj o ich obsłudze pacjentów. Ja byłem dzisiaj na badaniach do 8:00 w AstraMed. Nie dość, że pół do 8:00 idealnie mnie przyjęli, bardzo dwie miłe pielęgniarki, obsłużyły mnie i żonę, także ja nie wiem, to zależy chyba od
przychodni, czy też od lekarzy. Także kwiatów motyli nie będziemy, ale, ale dziękujemy bardzo. I to jest, można powiedzieć, że to są dwie różne rzeczy. Oczywiście. Lekarze czy pielęgniarki. Jasna sprawa. Dziękujemy ślicznie za ten głos w dyskusji i pozdrawiamy serdecznie, zdrowia życząc. No i to, o czym Kasia mówiła. No, w jednej przychodni jest tak, w drugiej inaczej. Jeśli widzimy, że coś jest nie tak, no to najlepiej od razu zgłosić po prostu do szefostwa. Dziękujemy za dzisiejsze telefony i za dzisiejszy temat dla reportera. Na kolejne telefony w temacie dla reportera będziemy czekać jutro od 9.15. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.